To jest podcast Wspólne Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy. Witamy. I serdecznie witamy naszą gościnię, Katarzynę Dubelewicz. Witaj, Kasiu. Bardzo jest mi miło, że mnie zaprosiłyście. I no, też mam poczucie, że to może być bardzo ciekawe spotkanie. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i zanim zaczniemy rozmawiać, chciałabym przedstawić naszym słuchaczom, jeżeli ktoś nie do końca by wiedział o wszystkim, czym się, Kasiu, zajmujesz. No więc Kasia Dubelewicz jest pisarką, kulturoznawczynią i tłumaczką z języka szwedzkiego. Napisała świetne bestsellerowe książki reporterskie, Moraliści, jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie, Sztokholm, miasto, które tętni ciszą, Samotny jak Szwed, o ludziach północy, którzy lubią bywać sami i Szwedzka sztuka kochania, o miłości i seksie na północy. Ale także Kasia napisała powieści, Bardzo zimna wiosna, Własne miejsca, Rówieśniczki i ostatnia powieść Marcela. Aktualnie Kasia prowadzisz też podcast Snack razem z Urszulą Chowaniec, a także od lat praktykuje Kasia Dubelewicz jogę i jest jej nauczycielką. No po prostu tak. Kobieta renesansu. Tak, ostatnio jestem też nauczycielką przekładu literackiego. Bardzo się cieszę, bo prowadzę teraz w Warszawie regularnie, raz w miesiącu, takie warsztaty przekładu. Ja uwielbiam uczyć i to jest duża radość, bo mam niesamowitą grupę bardzo utalentowanych ludzi. Mm-hmm. Czyli jeszcze kolejna taka odsłona twojej osoby. No tak, ja rzeczywiście, można powiedzieć prawdopodobnie, że mam taką trochę renesansową osobowość w tym wymiarze, że rzeczywiście robię bardzo różne rzeczy i chyba czasami bywa zaskakujące to, że ta różnorodność widoczna jest aż tak w moim pisaniu, dlatego że ja nie byłam właśnie wierna gatunkom. A poza tym pisząc reportaże też właściwie tworzę taki swój własny gatunek reporterski, w którym upieram się, by pozostawiać bardzo dużo wywiadu. Ja to nazywam reportażem polifonicznym. Uważam, że taka wielogłosowość moich książek, które jednak nie są klasycznymi wywiadami, ale w których po prostu jest bardzo dużo przestrzeni dla rozmowy i dla moich bohaterów, że to jest taka rzecz, której chcę bronić, mimo że to jest czasami nie do końca oczywiste i powoduje, że te książki jest trochę trudno definiować. Ale ta różnorodność gatunkowa, to, że się bawią gatunkami, tak naprawdę jak się temu bardzo uważnie przyjrzeć, ma w sobie sporo harmonii i są pewne tematy, do których ja nieustannie powracam. Także wydaje mi się, że w tej różnorodności jest jakaś struktura i zasada. Mm-hmm. Tak, to jest urzekające właśnie. Ja lubię też to hasło polifoniczny reportaż, bo wplatasz takie swoje komentarze między rozmowami, prawda? Mm-hmm. Są twoje refleksje, twoje komentarze, twoje odczucia, że to tak spójne jest wszystko, bym powiedziała. Ta różnorodność tworzy jakąś spójność, ale ponieważ wspomniałaś już o rozmowę, to my właśnie bardzo chciałyśmy cię o to zapytać. Co tobie pomaga, czy jak ty to robisz, że tak współgrasz ze swoimi rozmówcami, że kiedy czyta się te twoje wywiady, to tam jest wyczuwalne właśnie współbrzmienie, dostrojenie, że ta rozmowa tak płynie. I jak to robisz, Kasiu? No to jest dobre pytanie i w tym jest trochę magii, tak sądzę. To znaczy w tym wymiarze, że ja jako osoba praktykująca od wielu lat jogę i zajmująca się jogą, mam zwyczaj używać takiego słowa, którego jogini nadużywają i które jest w jakiś sposób takim niejasnym określeniem nie wiadomo czego, a jednocześnie mówi bardzo wiele, no bo to jest też praca z energią. To znaczy, że spotkanie z drugim człowiekiem
Także taka rozmowa, która jest wywiadem, czasami te moje wywiady trwają kilka dni. To, że one później w książce mają, to jest tylko kilka stron, to nie musi być tak, że ta rozmowa była krótka, chociaż zdarzają się też rozmowy bardzo krótkie i niesamowicie głębokie. Ale ja chyba mam dar słuchania i dar otwierania ludzi i nie robię tego, znaczy ja nie stosuję żadnych trików, ja nie mam jakichś podchwytliwych pytań, chociaż jestem zawsze bardzo dobrze przygotowana i zawsze naprawdę dużo wiem o tych ludziach, z którymi chcę rozmawiać, ale to, że oni się przede mną otwierają, jest właśnie takim elementem magii. Długo myślałam, że może być tak, iż fakt, że ja bardzo często robię wywiady po szwedzku, a później spisuję je po polsku, że fakt, że rozmawiam w języku, który nie jest moim ojczystym językiem, w którym słychać mój akcent, że to powoduje, że moi bohaterowie trochę łatwiej się przede mną otwierają, dlatego że ja jestem osobą, która reprezentuje troszeczkę w ich odczuciu, być może nawet podświadomym odczuciu, trochę inny świat, a jednocześnie dobrze ich rozumiem, bo oni słyszą, że ja bardzo dobrze znam szwedzki, że ja dobrze rozumiem Szwecję, ale jest we mnie jakaś taka inność, która pozwala na to, by oni nie myśleli cały czas, że muszą się dopasowywać do pewnych kodów kulturowych. Więc miałam taką teorię, że to prawdopodobnie pomaga, ale już w szwedzkiej sztuce kochania jest sporo rozmów, które ja przeprowadziłam po polsku, dlatego że moi bohaterowie to nie są tylko Szwedzi, ale także Polacy w Szwecji mieszkający, a teraz w ogóle piszę książkę, która łączy perspektywę polską i szwedzką i prowadzą też dużo rozmów w Polsce i one też są bardzo otwarte. Także wszystko musi się sprowadzać do energii, ale myślę, że wy jako psycholożki, psychoterapeutki bardzo dobrze rozumiecie, o co mi chodzi, bo wy też nieustannie prowadzicie rozmowę. Tak, to jest chyba zawód trochę podobny, a trochę inny, bo jako autorka reportażu możesz się odsłaniać z tymi rozmowami. I te rozmowy mogą iść dalej, a jednak w zaciszu gabinetu ta rozmowa zostaje. I to, no i też jest, ale też jest taka jednak jednostronność, że to czy psychoterapeuta, czy właśnie reporter jest bardziej wycofany, tylko tworzy takie tło, nie? A tą treścią wypełniają. Tak. Aczkolwiek to, co wspomniałaś wcześniej, że w moich książkach reporterskich są też elementy takiego eseju, który z reguły jest bardzo prywatny, w którym ja opowiadam o sobie, jakoś odsłaniam siebie, to też jest bardzo przemyślane. Trochę w tym przypominam taką brytyjską autorkę, teraz odkrywaną powoli w Polsce, która się nazywa Olivia Lang i która, ja zresztą zaczęłam wcześniej tak pisać, zanim odkryłam jej książki, ale nas trochę łączy takie poczucie, że reportaż, w jej przypadku też często biografia, wcale nie wykluczają tego, że można być w jakiś sposób subiektywnym chwilami i chwilami pokazywać siebie i że paradoksalnie to odsłanianie siebie w takich małych porcjach czyni książkę z reguły bardziej obiektywną, dlatego że czytelnik wie, z kim ma do czynienia. To nie jest tak, że ja próbuję w jakiś sposób kształtować moich bohaterów, ukrywać siebie gdzieś tam za nimi, tylko ja też opowiadam, kim jestem i to sprawia, że ta rozmowa ma według mnie jakąś taką szansę bycia skrajnie, na ile to możliwe, prawdziwą. No bo żyjemy w takiej epoce, w takim czasie, w którym w pewnym sensie dziennikarstwo i tradycyjne media bardzo się skompromitowały w wymiarze właśnie braku obiektywizmu. Dzisiaj dziennikarstwo jest zawsze w jakiś sposób polityczne, jest zawsze jakąś formą aktywizmu, a tak naprawdę nie opisem świata. Ten opis świata obiektywny trafia do książek, ale to też nie jest tak i wiemy to między innymi od czasu książki Domosławskiego o Kapuścińskim, że reporter to jest taki człowiek, który nie wkłada też siebie i swoich interpretacji do książki, więc moim zdaniem lepiej jest po prostu siebie tak odrobinę odsłonić. Ale myślę, że to też jest element magii, o której wspomniałaś, czyli takiego doświadczenia wymiany z twoimi rozmówcami, bo czytając twoje reportaże i książki miałam wrażenie, że pozwalasz, żeby twoi rozmówcy zmieniali też ciebie. Mhm. Tak, zdecydowanie. Wiesz, to w ogóle jest trochę tak z moim pisaniem, że
że z jednej strony no, reportaż ma to do siebie, że właśnie jest opowieścią o kimś innym, opowieścią o jakimś innym świecie, innym człowieku, ale z drugiej strony każda z moich książek wyrasta ze mnie i z moich przemyśleń, z moich poszukiwań i jest bardzo bliska tego, kim ja jestem w danym momencie, czy co w danym momencie jakoś bardzo mnie prywatnie zajmuje. I czasami jest tak, jak z książką Samotny jak Szwed, że ja tam starałam się opowiedzieć o takim swoim ambiwalentnym stosunku do samotności, o tym, że jak każdy człowiek na jakimś poziomie się jej boi, zwłaszcza jak człowiek wychowany w Polsce, gdzie samotność jest generalnie kulturowo stygmatyzowana, a z drugiej strony, że należy do tych osób, które rozkoszują się tym, że mogą pobyć same i że doceniam ogromnie to, że samotność jest czymś też dobrym. A ponieważ w Szwecji temat samotności jest właśnie często tematem na przykład odkrywania jakiejś bliskości do czegoś większego niż my samotnie na łonie natury, czy jest w szwedzkiej kulturze takie bardzo silne przekonanie, że samotność taka wybrana bywa pewnym luksusem, szansa na to, by pobyć sam na sam ze sobą, no to uznałam, że właśnie zderzenie mojego polskiego doświadczenia i szwedzkiego doświadczenia, poznanie różnych bohaterów, którzy o samotności mogą opowiedzieć na bardzo różne sposoby, że to jest jakieś poszukiwanie odpowiedzi na to, dlaczego ja sama tak różnie na tę samotność reaguję, ale że jest we mnie gdzieś jakaś wielka sympatia dla tego stanu. A z kolei książka o miłości i o seksie jest jakąś dla mnie bardzo ważną opowieścią o moim własnym poszukiwaniu definicji miłości, o tym, jak się zmienia moje myślenie, zarówno o relacjach, jak i także o seksualności. I rzeczywiście bardzo dużo uczyłam się też od moich bohaterów, prowadząc z nimi rozmowę. Mm-hmm. I tą otwartość słychać. To znaczy ja mam poczucie, że ty zapraszając swoich rozmówców do takiego dialogu, można powiedzieć, całkowicie otwartego też z perspektywy takiej własnej niewiedzy i poszukiwań, sprawia, że te definicje miłości, samotności i seksu się poszerzają i zapraszają też nas do takich rozmów. Czym dla nas są te pojęcia i to ma ogromną wartość. Tak, i jeszcze wybija z takich utartych tak, kolejnych tak. myślenia, prawda? Że zostawia tak. taki twórczy mętlik w głowie. No to faktycznie, nie? Jak to inaczej? Właśnie ogromnie się ucieszyłam, że użyłaś określenia twórczy mętlik i że mówicie też o tym, że te książki zmuszają czy prowokują raczej, bo myślę, że one w ogóle do niczego nie zmuszają, natomiast sporo otwierają, prowokują do myślenia, bo ja myślę, że to właśnie jest jeden z takich głównych wątków i jakichś takich motywów czy celów mojego pisania. Ja sama jestem taką osobą, która bardzo wierzy w wartość otwartości, wolnomyślicielstwa, wartość poszukiwania jakiejś prawdy o nas samych, co do której rozumiem, że ona się zmienia i ma prawo się zmieniać, nie ma w tym nic złego, jest to po prostu częścią właśnie rozwoju. I chciałabym, żeby moje książki robiły coś takiego z czytelnikiem, że po prostu otwierają mu pewne furtki, że pokazują mu samotny jak Szwed, zabawna rzecz. Ja po tej książce dostałam bardzo dużo maili od czytelników, którzy zaczynali słowami, że teraz czuję, że ja po prostu jestem Szwedem, czy tam Szwedką. I to byli Polacy, którzy po prostu bardzo lubią czasem pobyć sami i mieli poczucie, że to jest takie trochę wstydliwe i że są trochę dziwakami. I nagle w mojej książce spotkali ludzi tak bardzo do nich podobnych, którzy dokładnie tak samo czują. I myślę, że w tym wymiarze ta książka była bardzo kojąca dla wielu osób. Z kolei ze szwedzką sztuką kochania chyba jest jeszcze ciekawiej, bo w ogóle żyjemy w takim momencie, w Polsce w tej chwili toczy się dość, mam wrażenie, może nie w całym społeczeństwie, ale w pewnych bańkach informacyjnych, czy jak to zwać, w pewnych grupach, prawdopodobnie zwłaszcza w dużych miastach, zwłaszcza wśród bardziej liberalnej części społeczeństwa, toczą się ważne dyskusje na temat zarówno właśnie związków, jak i seksualności. Powstało sporo interesujących książek na ten temat, jest jakaś taka próba
opowiedzenia o prawie kobiet do ich ciała i do odkrywania siebie, ale jednocześnie to wszystko jest cały czas zanurzone w bardzo konserwatywnym, bardzo tradycyjnym społeczeństwie, czasami nieświadomym tego, jak bardzo jest konserwatywne i we wpływach Kościoła katolickiego i w tej polskiej rodzinności, która oczywiście ma bardzo wiele zalet, ale jednocześnie ma jakiś taki charakter wręcz klanowy i czasami opresyjny. I to powoduje, że ludzie mają często naprawdę jakieś takie poczucie, że w ich życiu, zwłaszcza wtedy, kiedy już to życie jest jakoś tam zorganizowane, kiedy już powiedzmy właśnie mają rodzinę, czy już mają dzieci, czy są już w jakimś związku, że oni po prostu muszą nieustannie żyć tak samo i że nie mają prawa niczego zmienić. I wydaje mi się, że moja książka między innymi pokazuje, że mamy prawo zmian do redefinicji, do tęsknoty za miłością, do poszukiwań seksualnych zawsze. I że to zawsze można zrobić tak, żeby nawet jeżeli łączy się na przykład ze zmianami, powiedzmy z rozstaniem, z rozwodem, ze zdradą, że nawet w takich sytuacjach to można zrobić bardzo etycznie i właśnie otworzyć się na siebie w taki mądry sposób. Wydaje mi się, że ta opowieść jest w Polsce bardzo potrzebna i potrzebna jest też opowieść o miłości radosnej, a moja książka celowo ma właściwie tylko takich bohaterów, którzy są szczęśliwi, którzy albo są szczęśliwi w związkach, albo są szczęśliwymi singlami, eksplorującymi jakąś wolność erotyczną, ale zawsze to są ludzie bardzo samoświadomi i bardzo spełnieni. I to jest trochę też z mojej strony takie celowe rzucenie jakiegoś takiego wyzwania temu polskiemu cierpiętnictwu, które także wpływa na nasz obraz miłości. My jesteśmy jednak w młodości karmieni literaturą romantyczną, jakimiś takimi wyobrażeniami o tym, że jak miłość wielka, to musi być po prostu nieszczęśliwa. I mam wrażenie, że mamy jako społeczeństwo cały czas bardzo małe poczucie, że mamy w ogóle prawo do przyjemności i do radości i że związek to naprawdę nie musi być tylko i wyłącznie praca. To hasło takie ustannie powtarzane, że to ma być też po prostu taka radosna miłość. Tak, ja sięgam tutaj pod koniec właśnie szwedzkiej sztuki kochania, bo tak pamiętałam, że ty chyba tak spuentowałaś tą książkę, że jednak widziałaś ostatnio kilka pięknych jednorożców. Tak, dokładnie, bo ja we wstępie tej książki cytuję taki bardzo moim zdaniem dobry artykuł z Polityki, który analizował, co się dzieje z miłością, ze związkami w Polsce na początku tego artykułu autor pisał, że miłość romantyczna jest dzisiaj tak rzadko widywana jak jednorożec w ogrodzie. I śmiałam się z tego, że ja ewidentnie próbuję napisać książkę o jednorożcu. No i mam wrażenie, że ci bohaterowie, których udało mi się znaleźć, pokazują, że na pewno po tej stronie Bałtyku, po której ja w tej chwili siedzę, jednorożców jest jeszcze całkiem dużo. Tak naprawdę myślę, że w Polsce też. Tylko w Polsce jest mniej odwagi mówienia, takiego publicznego mówienia, na przykład o takich formach miłości czy związków, które nie są standardowe. Jako anegdotę mogę przytoczyć to, że w mojej książce jedna z relacji, jedna z rodzin, która budzi szczególne zaciekawienie, to jest rodzina poliamoryczna, która składa się z dwóch mężczyzn i jednej kobiety i z aż 9 dzieci. I to są bardzo ciekawi ludzie, ja zresztą opowiadam o tym, że jak ich spotkałam, a spotkałam ich, kiedy jeździli po Szwecji taką wielką przyczepą razem ze swoimi najmłodszymi dziećmi, to było mi z nimi tak dobrze, że miałam takie poczucie, bo dołączę po prostu, będę z nimi podróżować. I ich opowieść między innymi polemizuje z jakimś takim uprzedzeniem na temat poliamorii, że w poliamorii chodzi tylko o seks. Oni opowiadają o po prostu tym, że w jakimś momencie życia zakochali się w ten sposób, że było małżeństwo, które żyło ze sobą 14 lat, miało już dzieci. Oni spotkali mężczyznę o imieniu Hampus i najpierw się z nim bardzo zaprzyjaźnili, a potem po prostu okazało się, że oni wszyscy nagle się kochają, że kochają się tak bardzo,
iż po prostu chcą ze sobą razem żyć. No i ta rodzina żyje w ten sposób bardzo otwarcie, oni są widoczni, szczególnie na Instagramie, często udzielają wywiadów. Ja sama dowiedziałam się o nich ze szwedzkiej gazety. W Polsce raczej o takich rodzinach nie słyszymy, prawda? Ale kiedy byłam na targach książki w Opolu i tam była taka, miałam na takie spotkanie, rzeczywiście bardzo tłumnie odwiedzone i po spotkaniu stała jakaś tam do mnie kolejka ludzi, którzy chcieli wziąć autograf i wśród tych ludzi była taka para, kobieta i mężczyzna, tak pewnie koło 40, bardzo duzi, cool, trochę w stylu rockowym ludzie i ona jak do mnie podeszła, to po prostu się na mnie rzuciła, przytuliła mnie i powiedziała: ja tak bardzo dziękuję, szczególnie za ten rozdział o rodzinie poliamorycznej, bo ja tutaj przyszłam z moim partnerem, ale ja mam też męża, my jesteśmy poliamorykami, ale to jest tak, że w Polsce to właśnie wszyscy myślą, że to chodzi tylko o jakiś bardzo odważny seks i ludzie nie rozumieją często, że to jest miłość i ja chcę, żeby pani wiedziała, że ten rozdział jest już kultowy w polskich kręgach poliamorycznych. Bardzo się z tego ucieszyłam, ale to było właśnie potwierdzenie, że tak naprawdę z jednej strony oczywiście Szwecja i Polska są bardzo różne i ja jako pisarka z tego korzystam i często traktuję Szwecję jako rodzaj takiego lustra dla Polski, pokazuję rzeczy, które w Szwecji są inne, po to by pokazać, że aha, w Polsce to jest jeszcze inaczej, ale jednocześnie jeden z moich rozmówców, Maciej Zaręba, mówi o tym, że on ma poczucie, że Polacy i Szwedzi wcale nie kochają tak bardzo inaczej, tylko że w Szwecji jest język na to, żeby o tym mówić, a w Polsce bardzo wiele rzeczy jest przemilczanych. No i niestety to przemilczanie łączy się także ze wstydem i z poczuciem winy i z poczuciem części społeczeństwa, że można nie akceptować jakiejś form miłości, ale to nie znaczy wcale, że ich w Polsce nie ma. No tak, to ta sztywność myślenia to jest pokłosie takiego monokulturowego stylu życia i takiego często przekonania, że to właśnie tak jak mówiłaś, jest jeden wzorzec i często ludzie nawet nie wiedzą, że można inaczej, albo nie przyjdzie im do głowy, albo myślą, że no to tylko tak, nie? To taką tak. Tutaj mam refleksję i jeszcze właśnie też sobie myślę, że ten rozdział o tyle był ważny, o poliamorii, że wiele osób faktycznie myli gdzieś promiskuityzm z poliamorią. Że to nie jest to samo. Że to zupełnie nie to samo, że to chodzi o takie codzienne życie i tam pięknie mówi, nie pamiętam imienia tej pani, bohaterki tego reportażu, ale że ona z tym jednym mężczyzną ma jedne obszary wspólne, tak? A ten drugi samochód naprawi na przykład i to się wszystko uzupełnia. Dokładnie tak jest. Ale wspomnijmy też o tym, że w mojej książce jest też opowieść o promiskuityzmie. Jest bohater Markus, który moim zdaniem w niezwykle piękny sposób mówi o takim życiu, w którym jest bardzo dużo erotyki takiej jednorazowej, takich po prostu spotkań na tylko jedną noc. Ale on mówi o tym, że w takim życiu jest też bardzo dużo przestrzeni na wzajemny szacunek, na to, żeby się traktować podmiotowo. Na taki rodzaj, Markus jest homoseksualistą i on w jakiś sposób mówi o tym, że on tak naprawdę kocha wszystkich mężczyzn. Więc ten jego... Ja myślę, że w Polsce bardzo często też jest tak i to jest związane z tym, że w Polsce nie było rewolucji seksualnej, z tym dotyczy się zwłaszcza kobiet, że cały czas bardzo silny jest ten taki podwójny standard, że tu Madonna, tu ladacznica i takie przekonanie, że seks jest dobry i tylko wtedy, jeżeli łączy się z miłością i najlepiej ze ślubem, a jeżeli na przykład jest przypadkowy, to już jest niemoralny i jest zły i kobieta, która miała za dużo seksu, to jest nieczysta i ten sposób myślenia przekłada się także oczywiście na mężczyzn, oni w mniejszym stopniu są stygmatyzowani, jeżeli mają dużo różnych kontaktów seksualnych, ale niestety takie myślenie powoduje, znaczy według mnie, że ludzie, którzy chcieliby może żyć taką wolną, hipisowską miłością, po prostu mieć taki radosny, dobry seks z różnymi osobami,
bardzo często i bardzo łatwo lądują w takim schemacie, że ten seks nagle jest uważany za coś złego, dlatego że tutaj nie ma miłości, nie będzie kontynuacji, więc to jest też coś, czego ja sam się wstydzę, czy ja sama się wstydzę. I wydaje mi się, że dlatego rozdział o Markusie jest bardzo ważny, bo on pokazuje, że w ogóle do seksu, do erotyki potrzeba takiej generalnie miłości do drugiego człowieka, uważności i szacunku. I później, jak my to sobie poukładamy i co z jakiej relacji będziemy mieli, to są już sprawy indywidualne. A jednocześnie od razu dodam, że ponieważ Markus jest właśnie gejem i tutaj od razu łatwo by wpaść w taki stereotyp, aha, no tak, bo to geje tak żyją, to warto dodać, że w mojej książce jest też rozdział, który ma tytuł Szwedzcy Kowalscy. Kowalski po szwedzku to będzie Svensson i to jest rozdział o takiej rodzinie, z której jednym z członków rozmawiałam i on cały czas mi mówił, ale w ogóle dlaczego ty chcesz o nas pisać. My jesteśmy tacy nudni, tacy po prostu zwykli, porządni, nikt na nas nie zwraca uwagi, tylko praca, dom, dzieci, nic z nas nie ma ciekawego. A jaka to była rodzina? Otóż to rodzina tęczowa, dwóch mężczyzn, którzy od lat są małżeństwem i wychowują razem 9-letnie bliźniaczki, ich córki z matki, surogatki. I to pokazuje, wydaje mi się, jak głęboko tolerancyjnym społeczeństwem jest szwedzkie społeczeństwo, że można być właśnie tęczową rodziną, może być dwóch mężczyzn, którzy wychowują dwie dziewczynki, mieszkają też w dość takiej konserwatywnej części miasta i oni w ogóle nie czują się inni od innych rodzin, nie mają poczucia, że jest w nich cokolwiek, co mogłoby przykuwać czyjąś uwagę. Jak łatwo ci mężczyźni są zwolennikami wierności i monogami. Co pokazuje, że po prostu w każdym, bez względu na naszą tożsamość seksualną, bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku, my po prostu jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, zarówno w miłości, jak i w erotyce, i żeby wzajemnie się nie krzywdzić i po prostu, żeby to wszystko było piękne i dobre, no to potrzeba po pierwsze samoświadomości, tej, którą na przykład ma Markus, który dokładnie wie, czego pragnie, a druga rzecz to ogromnego szacunku dla drugiego człowieka. Tak, to pokazuje, jaka wartość w ogóle jest w różnorodności, to prawda, ale z drugiej strony tak się uśmiechałam, bo uśmiechałam się, jak czytałam ten rozdział, że właśnie twoi rozmówcy, ta para wychowująca dziewczynki, tak mówiąc, że ale to taka nuda, no co o nas pisać, to myślę, Boże, tak. Panowie, nie wiecie, jakie to egzotyczne w Polsce, no, po prostu ten Bałtyk jest większy niż się wydaje, Bałtyk mentalny tak. To już w ogóle, nie wiem, ocean tak. Spokojny po prostu. Tak, to jest właśnie niesamowite. Jeżeli myśli się o rodzinach tęczowych i o tęczowym rodzicielstwie, to jest taki temat, który w Polsce jest tak bardzo do dzisiaj kontrowersyjny, że nawet osoby, które twierdzą, że są tolerancyjne, że nawet są, nie wiem, zwolennikami związków partnerskich osób, znaczy związków jednopłciowych, to często mówią, że ale granicą jest wychowanie dzieci, bo tutaj to po prostu to mogłoby być dla dzieci szkodliwe. Trudno powiedzieć, skąd są takie pomysły. W Szwecji, która naprawdę jest takim krajem, gdzie dzieci są w centrum zainteresowania społeczeństwa. I myślę, że jeszcze więcej o tym, jak bardzo w centrum społeczeństwa jest poczucie, że dobro dzieci jest rzeczą kluczową, to jeszcze bardziej widać po tym, jak Szwedzi zachowują się podczas rozwodów, że z reguły właśnie nie walczą o dzieci, tylko jest normą także przez sąd praktykowaną, że opiekę nad dziećmi mają oboje rodzice, zazwyczaj jest to mama i tata, ale może być właśnie też dwóch tatusiów i że po prostu jakiś ból rozstania nie przysłania tego przekonania, że dla dzieci trzeba się ze sobą przyjaźnić, że dzieci nadal się razem wychowuje, że ich dobro jest najważniejsze. I w związku z tym, także jeżeli chodzi o
tęczowe rodziny, no to one oczywiście myślą w ten sam sposób, a wszystkie takie argumenty, że och, na przykład dziewczynki potrzebują także jakichś wzorców kobiecych, no moi bohaterowie właśnie mówią o tym, że ich córki oczywiście mają w swoim otoczeniu także ich przyjaciółki, babcie, kobiety, które są w takiej sferze tych ludzi, którzy mogą pomagać w wychowaniu, powiedzmy rozmawiać z dziewczynkami o takich tematach, o których one na przykład chciałyby porozmawiać być może z jakąś kobietą. Więc to pokazuje, no, że wiele rzeczy, które nam się wydają oczywiste, wiele rzeczy, co do których jesteśmy przekonani, że och, można dojść dotąd, a dalej to już naprawdę piekło się zaczyna. To są tylko i wyłącznie uprzedzenia, jakiś taki brak elastyczności myślenia, brak chyba wiary w człowieka i być może właśnie także brak wiary w miłość. W to, że na przykład ja myślę, że to, co jest jedyną rzeczą, która wyklucza ludzi jako rodziców, to jest właśnie brak miłości. Zdarzają się tacy rodzice, prawda, którzy w ogóle nie potrafią kochać swoich dzieci, ale mówiąc szczerze, często są to rodzice heteroseksualni. Tak, dlatego chciałam jeszcze dodać, bo ty powiedziałaś o informacjach zwrotnych od czytelników, jakie to jest ważne i znaczące dla ciebie, i do mojego gabinetu pacjenci przychodzą też swoimi książkami. Ja tak naprawdę o książce Samotny jak Szwed dowiedziałam się od dwóch pacjentek. I to jest o tyle istotne, że to normalizowanie i rozszerzanie tej perspektywy ma szczególne znaczenie dla osób, które dotąd nie słyszały od nikogo, że mogą być tym, kim są. Więc ma to wspaniale. Ogromne znaczenie, tak. Aż takie dreszcze mnie przeszły. Dziękuję. I to poczucie przynależności dzięki temu odzyskują. Tak? I to też jest szczególnie ważne, bo na początku naszej rozmowy powiedziałaś, że nie jesteś wierna gatunkowi, że tak naprawdę podążasz za swoimi intuicjami i jesteś wierna sobie, a to wymaga odwagi. Jednym z tematów, który poruszamy tutaj w naszym podcaście, jest właśnie odwaga i chciałam cię razem z Ulą też zapytać. Czym odwaga jest dla ciebie teraz? To znaczy, ja w ogóle muszę powiedzieć, że dla mnie odwaga zawsze była czymś bardzo ważnym. Prawdopodobnie dlatego, że ja byłam bardzo strachliwym dzieckiem. Bo ja byłam dzieckiem takim trochę nadwrażliwym. Byłam zawsze najmniejsza, fizycznie najmniejsza w przedszkolu, najmniejsza w klasie. I byłam dzieckiem bardzo nieśmiałym i właściwie, a jednocześnie ja zawsze miałam w sobie ogromną zachłanność na życie, ciekawość życia i całe moje życie było przełamywaniem różnych strachów. Już sam fakt, że ja wyjechałam wiele lat temu do Szwecji, że zaczęłam żyć w innym języku, w społeczeństwie, w którym na początku naprawdę no, nie znałam nikogo poza moim mężem, którego na początku zresztą w ogóle on nie bywał w domu, jak ja przyjechałam do Szwecji, bo on wtedy pracował w innych krajach. To na przykład był jeden z takich największych moich, powiedzmy, koszmarów wczesnej młodości, które mogłam sobie wyobrazić. Też jako osoba bardzo przywiązana do języka, bardzo długo cierpiałam z tego powodu, że ten nowy język szwedzki mnie ogranicza, że jestem w tym języku jakoś infantylna, że nie mogę w pełni siebie wyrazić, no bo to trwa, zanim człowiek zacznie. Ja na przykład w tej chwili jedną z moich rzeczy, na które się odważam i to dobrze wychodzi, jest to, że zaczęłam też pisać po szwedzku, że zdarza mi się publikować eseje w języku szwedzkim. Ja oczywiście ten szwedzki bardzo dobrze znam, ale ja bardzo długo nie miałam odwagi pisać po szwedzku, bo miałam poczucie, że tylko po polsku mam taką pełną kontrolę, pełną intuicję. I tak oczywiście jest, ale fakt, że tej pełnej kontroli i takiej samej intuicji nie mam w języku szwedzkim, tak naprawdę daje też pewne możliwości i powoduje, że te teksty mogą być bardzo też ciekawe, bo ja jeżeli piszę po szwedzku, to zawsze na temat jakichś takich rzeczy, które uważam za ważne, kiedy chcę też jakoś wpłynąć trochę na szwedzką debatę.
Więc całe moje życie, ja zawsze różne rzeczy robiłam, których się bałam i przez to ja generalnie jestem odważna, tak jak o sobie myślą, i to jest dosyć takie paradoksalne, bo ja nadal jestem drobną blondynką i nie robię wrażenia w pierwszej chwili takiej osoby, która zajmuje dużo miejsca. W ogóle nie jestem taką osobą, która zajmuje dużo miejsca, na przykład w towarzystwie. Jestem często tą osobą, która więcej słucha niż mówi. Ale jednocześnie jak patrzę na różne moje wybory życiowe, na to, w jaki sposób pracuję, jakich rzeczy w życiu próbuję, no to ja zawsze bardzo stawiam na rozwój i właściwie zawsze żyję dokładnie tak, jak chcę. I wydaje mi się, że odwaga, zwłaszcza dla kobiet, to jest jakaś taka wielka bliskość sobie, która powoduje, że przestajemy, to znaczy nie należy tego źle rozumieć, bo ja na przykład ja bardzo lubię ludzi i bardzo zależy mi na tym, by być rozumianą, zwłaszcza przez tych ludzi, którzy wydają mi się ważni. Ale jednocześnie kobiety mają bardzo często taką łatwość wpadania albo w taką rolę usługową, że definiują się w ogóle w ten sposób, że muszą być potrzebne, Że muszą być idealnymi żonami, mamami, córkami i właśnie cały czas coś dla kogoś robić. I wtedy często w ogóle nie mają odwagi próbować jakichś nowych rzeczy albo zmieniać swojego życia. Ja mam wrażenie, że cały czas próbuję jakichś nowych rzeczy. Na przykład teraz więcej robię takich rzeczy, które też są pewną odwagą, bo ja kiedyś tego tak bardzo nie lubiłam. Ja wcześniej raczej nie podróżowałam sama. Jeżeli podróżowałam, to zawsze z kimś bliskim. A teraz coraz częściej sama podróżuję i nie mówię tutaj o takich zwykłych moich wypadach do Polski na jakieś spotkania autorskie, tylko o albo wyjazdach na jakieś jogowe retreaty, albo teraz będę robiła trochę do mojej powstającej książki wywiadów także w innych krajach, na przykład w marcu lecę na Maltę na parę dni i na przykład to są jakieś takie moje różne małe odwagi. Więc odwaga może nie jest czymś jakimś takim wielkim w moim życiu, w tym sensie, że to nie chodzi o to, że ja robię jakieś rzeczy, których nikt inny nie robi, ale odwaga jest dla mnie czymś ważnym i oznacza, że ja mam odwagę być sobą. Czasami mówić też nie, czasami jeszcze jedna rzecz, może to jest ważne, bo ja w ostatnim czasie przeszłam bardzo dużo zmian. Już tak nie wnikając w jakieś szczegóły też mojego życia prywatnego, bo ja jednak zwłaszcza jako reporterka trochę coś tam odsłaniam, a coś tam zachowuję dla siebie, ale ja się bardzo zmieniłam i pewną odwagą, myślę, jest umiejętność komunikowania tego osobom najbliższym, które mają nasz taki bardzo ustalony wizerunek i które uważają, że my jesteśmy po prostu jacyś i nie możemy być już inni, no bo przecież zawsze byliśmy tacy. Czyli na przykład komunikować takie zmiany sobie rodzicom, tak, czy jakimś bliskim przyjaciołom. To jest pewna odwaga, dlatego że to w pierwszej chwili może powodować opór, jakąś zupełną konfuzję, poczucie kogoś zranienia niepotrzebnego, no wiele różnych takich rzeczy się może przydarzyć. Aczkolwiek moje doświadczenie z komunikowaniem moich wewnętrznych zmian czy moich decyzji dotyczących różnych zmian w moim stylu życia, moje doświadczenie jest bardzo pozytywne. Właśnie takie, że jeżeli umie się mówić w sposób uczciwy, spokojny, jakiś taki głęboki o przyczynach, dla których coś tam się inaczej dzisiaj odbiera, coś inaczej chce się robić, to ludzie z reguły chcą to zrozumieć. I mi się wydaje to szczególnie ważne z perspektywy też psychoterapii, bo osoba, która korzysta z psychoterapii, też może mieć trudność w komunikowaniu tych wewnętrznych zmian w rodzinie, a ty mówisz o tym z taką też otwartością i lekkością, że to jednak przy tej dozie uczciwości, szczerości wobec siebie nie może się nie udać. No bo coś w tym jest, wiesz, ja też trochę wierzę w to, że ja z jednej strony bardzo mam, wydaje, znaczy ja
nie chodzą na psychoterapię, ale jednocześnie wydaje mi się, że zawsze miałam jakąś taką zdolność prowadzenia terapii na samej sobie w jakimś tam stopniu, a poza tym ja jednak pracuję z jogą w sposób niezwykle świadomy, a joga jest formą psychoterapii przez ciało. I ja też miałam do czynienia z różnymi formami terapii manualnej, takiej właśnie otwierającej w ciele różne jakieś blokady i pokazującej, gdzie są jakieś traumy. Także ja w ogóle przywiązuję bardzo dużą wagę do tego, byśmy wszyscy świadomie analizowali także naszą przeszłość, bo my gdzieś tam wszyscy jesteśmy straumatyzowani, prawda? W jakiś sposób, nawet najlepsi rodzice, najkochańsi, najcudowniejsi zawsze zrobili coś źle, a do tego dokłada się jeszcze społeczeństwo, które w jakimś wymiarze zawsze jest opresyjne. I ta świadomość tego, zwłaszcza co dostało dziecko, którym byliśmy i czego nie dostało, jest niesamowicie ważna, ale i bardzo moim zdaniem można wiele dobrego zrobić w swoim życiu, jeżeli człowiek zacznie to rozumieć, dlatego ta psychoterapia jest tak szalenie potrzebna. Ale jednocześnie wydaje mi się, że psychoterapię trzeba uzupełniać takim, znaczy chętnie też właśnie jogą albo jakąś pracą z ciałem, ale poza tym takim myśleniem o życiu, pewnym rodzajem filozofii życiowej, którą ja wyznaję, że my naprawdę urodziliśmy się po to, by być szczęśliwi i harmonijni i że my do tego naprawdę mamy prawo i też ludzie wokół nas mają do tego prawo. Jeżeli tak się myśli, jeżeli się myśli w ten sposób, że to poszukiwanie traum nie służy temu, byśmy przez kolejne lata usprawiedliwiali, że my zachowujemy się tak albo inaczej, ponieważ w dzieciństwie to coś tam nam się wydarzyło, tylko my to mamy, prawda, za sobą zostawić i stwierdzić, okej, teraz rozumiem, gdzie to moje dziecko, to dziecko, którym ja byłam, zostało zranione, ale właśnie teraz mogę dostawać wszystko to, czego czułam, że nie dostaję, bo już wiem, czego potrzebowałam i co dostać mogę. Także ja na pewno jestem optymistką, ale mogę powiedzieć tak, że ja wręcz mam taki entuzjastyczny często stosunek do życia, co nie oznacza, że nie miewam strasznych dołów i że nie pozwalam sobie na nie, bo one też są nam potrzebne. Ale generalnie ja bardzo kocham życie, ono mnie zachwyca i potrafię cieszyć się różnymi małymi rzeczami, dużymi rzeczami itd. Ale muszę powiedzieć, że właśnie ten optymizm mój bardzo wzrósł z wiekiem. Ja, jak wspomniałam, byłam strachliwym dzieckiem, mam wrażenie, że byłam smutnym dzieckiem, że mimo tego, że z bardzo fajnej rodziny, ale była we mnie jakaś taka kruchość i jakiś taki rodzaj tego, o czym świetnie pisze Maria Peszek w tej książce Rozmowie z jej ojcem. Są takie dzieci, które po prostu mają jakąś taką nadwrażliwość i ona powoduje, że wejście w świat bywa naprawdę trudne. Więc dla mnie w sumie dojrzewanie to jest takie nabieranie coraz większej radości oraz młodości. Ja mam wrażenie, że psychicznie jestem dzisiaj młodsza niż jak miałam 20 parę lat. Więc jest nadzieja. Młodość to stan ducha, tak niektórzy twierdzą. Tym jest. Znaczy i stan ducha, i stan ciała oczywiście też. Ja no tak jak powiedziałam, ja nie tylko praktykuję jogę, ale praktykuję ją w takiej bardzo zdyscyplinowanej formie, bo ja praktykuję asztangę w takim stylu Mysore, co oznacza, że praktykuję jogę 6 razy w tygodniu. Oczywiście może się zdarzyć, że jak gdzieś podróżuję, to jest krótsza praktyka albo jeden dzień mi wypadnie, ale zdarza się to niezwykle rzadko. I już sama joga i taka praca z ciałem, która dla mnie to z reguły są 2 godziny rano, powoduje, że to ciało też jest dużo młodsze niż biologiczny wiek. Ja w ogóle myślę, że my być może wchodzimy w taki czas, w którym zaczniemy powracać do ciała, w którym wy też mówicie o tym w waszym podcaście, o znaczeniu ciała, o właśnie nie tylko w tym wymiarze erotycznym, aczkolwiek w tym także bardzo, ale też po prostu znaczenia rozumienia swojego ciała, kontaktu z ciałem. Ta kultura judeo-chrześcijańska nas w jakiś sposób wsadziła w nasze głowy, odłączając od tego, co jest
naszą częścią. My jesteśmy bardzo holistycznymi istotami i to dbanie o ciało jest, wydaje mi się, tak samo ważne, jak dbanie o ducha i o umysł. No tak, jesteśmy całością, to jest tak. Holistyczne połączenie. Tak, bardzo często przytacza się ten cytat z Dublińczyków, ktokolwiek ich czytał, Joyce'a, nie? Że pan Duffy mieszkał w pewnej odległości od swojego ciała. I och, to jest faktycznie, genialne. Faktycznie, my tutaj w tym podcaście też staramy się łączyć to, co jest nierozłączne, czyli psychologię i duchowość, czyli i ciało, i ducha, i że jesteśmy całością nierozerwalną, nie? Gabor Mate pisał, prawda? Tak. Książce o psychosomatyce, więc do niej też się odwoływałyśmy, kiedy ciało mówi nie. Tak, więc muszę posłuchać tego. Są różne ścieżki, różne drogi do zwiększania samoświadomości, do rozwoju jako takiego. I to, co też jakoś zawsze mnie ujmuje w twojej twórczości, że ty zapraszasz do współpracy różne osoby, że faktycznie tak jak przywołujesz Gabora Mate, Gabor Mate w ostatnich latach dopiero współpracuje z synem, tak? A ty robisz to od wielu lat. Tak, mnie to też tak fascynuje, ponieważ prowadzę też terapię rodzinną i często przychodzą na terapię rodzice z nastoletnimi dziećmi, także w takim wieku późnej adolescencji, 18-19 lat. I tak sobie myślę z takiej perspektywy relacji właśnie rodzic i takie dziecko na przełomie adolescencji, wczesnej dorosłości, jak ty to wspaniale zrobiłaś, że ty masz taką relację z synem, że możecie realizować projekty, tak? No i o Sztokholmie i te dwie ostatnie, prawda, książki, które są ilustrowane zdjęciami twojego syna. Tak, mamy też w planie robić w przyszłości filmy, dlatego że Daniel studiuje teraz studiuje w Polsce na Wydziale Operatorskim w Łodzi. I już dyskutujemy o wspólnych scenariuszach. To jest rzeczywiście, to jest taka wielka radość w moim życiu i coś, co się stało naprawdę, mam wrażenie, w dużej mierze drogą intuicyjną, bo Daniel w moim życiu pojawił się dosyć wcześnie. Miałam 26 lat, jak go urodziłam i urodziłam go już w Szwecji, także jego przyjście na świat było połączone z tym, że ja po prostu weszłam w zupełnie nową rzeczywistość, której w ogóle nie znałam. Byłam z tym wszystkim w dużej mierze sama i jakoś musiałam to ogarnąć. Także ja w ogóle nie czytałam żadnych podręczników na temat wychowania, nie miałam w ogóle żadnych teorii, tylko jakieś takie bardzo silne poczucie od początku, całkowicie moje własne, intuicyjne, że do dziecka się nie wychowuje, tylko że z dzieckiem się człowiek przyjaźni. I ja z Danielem zawsze miałam taką relację, także wtedy, kiedy on był zupełnie mały. On chyba jest takim dzieckiem, które nigdy nie miało żadnej kary, nigdy nie było jakoś tak przywoływane do porządku, ale też nie musiało być, bo on był po prostu bardzo, to znaczy przechodził z okresy na przykład takiej burzy i naporu, tam ten bunt dwu- i trzylatka i zachowywał się w sposób szaleńczy, wtedy rzucał się wszędzie na ziemię i walił nogami, ale w Szwecji uradzenie sobie z czymś takim jest dużo łatwiejsze, dlatego że w Polsce mam wrażenie, że kulturowo jest takie przekonanie cały czas silne, że dziecko ma się dobrze zachowywać zawsze, a jeżeli właśnie na przykład się złości, bo przechodzi ten okres, kiedy dzieci odkrywają, jak to jest mówić nie, no to rodzic musi przywoływać do porządku, bo wszyscy inni patrzą. W Szwecji takie zachowania małych dzieci są traktowane jako coś całkowicie normalnego, co się po prostu przeczekuje, tak się czeka, aż to dziecko się uspokoi. Pamiętam, że właśnie jak odbierałam Daniela w przedszkolu i on tak się tam rzucał i nie chciał być ubrany w kombinezon i wszystkie dzieci wokół robiły dokładnie to samo i ci dorośli tak ze stali i tak wszyscy trochę tak pasywnie patrzyli na to i się uśmiechali, coś tam przemawiali do tych dzieci. I ja myślę, że to było naprawdę strasznie dobre. Zresztą miałam takie doświadczenie, że jak potem przyjeżdżałam z Danielem w tym okresie do Polski i on coś takiego odstawiał na przykład gdzieś w sklepie, to natychmiast miałam wokół siebie wianuszek ludzi, którzy krzyczeli, że o, co za matka, w ogóle co za dziecko, wychowane. Znaczy taka potrzeba doradzania i oceniania w polskim społeczeństwie jest silna i to jest trudne dla rodziców. To jest trudne
i zupełnie niepotrzebne moim zdaniem. Ale jeżeli chodzi o Daniela, to po prostu my na pewno jesteśmy do siebie podobni. Daniel ma też bardzo dobrą relację ze swoim tatą, ale jest faktem, że ta relacja ze mną jest jeszcze głębsza i to po prostu wynika z tego, że Daniel jest strasznie do mnie podobny w sposobie odczuwania, myślenia. Także my zawsze siebie bardzo dobrze wyczuwaliśmy, aczkolwiek on jest chyba bardziej ekstrawertyczny niż ja. Jest w ogóle taką osobą, która umie się przyjaźnić, ma w ogóle wspaniałych przyjaciół. Ja bardzo lubię zarówno jego szwedzkich, jak i teraz też polskich przyjaciół. My po prostu zawsze ze sobą dużo rozmawialiśmy i się lubiliśmy. Wydaje mi się, że zwłaszcza w tym czasie, kiedy Daniel dorastał, to ja nie miałam sobie i nie miał też Daniela tata Marcin takich w ogóle cech. My w ogóle nie byliśmy takimi rodzicami, którzy mówią: o, uporządkuj swój pokój, a nie rób czegoś takiego. Jedyną rzeczą, na którą ja zwracałam uwagę i Daniel do dzisiaj to wypomina, że dokąd nie skończył 18 lat, to ja nie pozwalałam mu samemu wracać późno w nocy. I on, zawsze go odbieraliśmy z różnych jakichś imprez i on uważał, że to jest bardzo zawstydzające. Ale z kolei jak skończył 18 lat, to tę wolność całkowitą od razu dostał. Także między nami w ogóle nie było czegoś takiego, jak taki rodzic mustrujący, rodzic rozliczający, karzący, ale z drugiej strony być może Daniel był po prostu łatwym dzieckiem, bo on był takim zawsze człowiekiem, który sam pilnował, nie wiem, nauki, jego nigdy nie trzeba było do niej zapędzać, on zawsze po prostu był fajny i jakiś taki wszystko rozumiejący i bardzo blisko nas, ale faktem jest, że on nigdy nie przechodził, ja w ogóle nie znam tego, a Daniel ma dzisiaj już 23 lata, no więc można powiedzieć, że naprawdę jesteśmy już poza tym okresem młodzieńczego buntu. Ja w ogóle nie wiem, co to znaczy, ten taki czas, kiedy nastolatek się nie dogaduje z rodzicami. Na pewno jest tutaj jakaś taka wyjątkowość naszej relacji, na pewno fakt, że my oboje jesteśmy kreatywni, że Daniel, dzisiaj jest na przykład tak, że jak Daniel pisze scenariusz, bo on też w tej chwili robi takie etiudy, gdzie on jest też autorem scenariusza, czy jeżeli nad czymś pracuje, robi jakieś zdjęcia, to zawsze to ze mną przegaduje, ale z kolei ja, tak mi jest z polskimi tekstami, ale jeżeli piszę szwedzkie teksty, to zawsze Daniel jest jednym z pierwszych czytelników i ja z nim to przegaduję i on często coś tam zmienia w moim myśleniu. Także my dla siebie jesteśmy w tym sensie takimi przyjaciółmi inspirującymi i po prostu lubimy ze sobą i współpracować i bardzo lubimy ze sobą gadać. I też na przykład jest tak, że Daniel ma takich przyjaciół, którzy tak bardzo lubią ze mną gadać, że mówią Danielowi: Daniel, przyjedź już do Sztokholmu, bo chcę przyjść na kolację do twojej mamy. Także to jest trochę coś takiego, ale wydaje mi się, że ja nie jestem jedyną taką osobą dorosłą, która ma taką relację ze swoimi dziećmi, bo dzisiaj jest coraz więcej takich rodziców, którzy są przyjaciółmi dziećmi i coraz więcej, to jest trochę tak, że młodość można chyba definiować między innymi przez to, że jesteśmy ciekawi innych i chcemy się od innych uczyć. I jeżeli zachowuje się taką ciekawość, jest się ciekawym tych młodych ludzi, no to z tego rodzą się wspaniałe rozmowy i strasznie fajne relacje. Ja myślę, że ten model rodzicielstwa jest coraz bardziej powszechny, że to jest taka duża zmiana pokoleniowa, że nie tylko w Szwecji, ale też w Polsce jest sporo rodziców, którzy już nie czują, że społecznie najważniejsze jest to, by oni dobrze dyscyplinowali swoje dzieci. Aczkolwiek są nadal, jest sporo też takich rodziców, bo wspomniałam o tym, że jest też wielu doradców, jak dziecko powinno się zachowywać. Kasiu, cudownie się ciebie słucha. Ja widzę już, jaki jest czas. A jeszcze chciałyśmy zapytać o twoją najnowszą książkę, o której tak troszkę zasiałaś tu w swoich wypowiedziach, że piszesz. Czy możesz jeszcze coś o niej, choćby krótko opowiedzieć, o czym będzie i tak zaostrzyć apetyt? No, ta książka będzie, myślę, niezwykła, naprawdę, bo znalazłam znowu zupełnie wspaniałych bohaterów. I to jest taki temat, który w pewnym sensie pojawiał się we wszystkich moich książkach i jest jednym z najważniejszych tematów mojego życia i na pewno rozpoznacie, znaczy
czułyście to czytając na pewno i Samotny jak Szwed, i Szwedzką sztukę kochania, że ten wątek się przewijał. Chodzi o wolność. Czym ta wolność jest, jaką jest wartością, czym jest dla różnych ludzi, bo jest czymś zupełnie równym dla różnych jednostek. Istnieją też spore kulturowe różnice w tym, jak wolność definiujemy, jaki rodzaj wolności jest dla nas ważny. Polska zdecydowanie jest tym krajem, w którym ta wolność narodu i wolność społeczeństwa jest czymś, w czego kulcie zostaliśmy wychowani, tak? A na przykład w Szwecji w ogóle tego wątku nie ma, no bo to jest kraj, który od 300 lat nie miał wojny i w szwedzkim hymnie są takie słowa o tym, że właśnie Szwecja jest wolna i stara i piękna i w Szwecji wolność dlatego jest w dużej mierze interpretowana jako prawo jednostki do tego, by żyć w jakiś taki bardzo zindywidualizowany sposób, ale Szwedzi też mają problemy z pewnymi rodzajami wolności. Jako społeczeństwo bojące się konfliktów, jako społeczeństwo bardzo często w pozytywny sposób politycznie poprawne, Szwedzi mają pewne problemy z taką wolnością wyrażania swoich poglądów. Ale generalnie ta książka będzie opowiadała o bardzo różnych perspektywach na wolność i o bardzo różnych ludziach, dla których wolność jest w jakiś sposób ważna, albo którzy jakoś o tę wolność w swoim życiu walczą. I właśnie będzie to pierwsza moja książka taka w pełni polsko-szwedzka, dlatego że wielu moich bohaterów to są Polacy mieszkający w Polsce. Ja znowu mieszam ze sobą ludzi bardzo znanych z zupełnie nieznanymi. Także ze znanych na przykład będzie Agnieszka Holland, będzie Sławomir Sierakowski, taki bardzo ciekawy performer Arti Grabowski, ale będą też osoby zupełnie nieznane i podobnie jest po stronie szwedzkiej, że na przykład 2 tygodnie temu robiłam wywiad z taką bardzo ciekawą szwedzką filozofką, która jest też członkinią Akademii Szwedzkiej, czyli bardzo ważną postacią w Szwecji. Ona się nazywa Åsa Wikfors, ale są też osoby, których nazwiska nikomu nic nie mówią, a które są w jakiś sposób fascynujące. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę tą książką i samą pracą nad nią. I mam wrażenie, że ona też sporo różnych, znaczy zasieje znowu jakiś taki, sporo takich rzeczy do przemyślenia i trochę chyba otworzy różnych furtek. Tak, Rebeka Solnit mówiła, że my potrzebujemy ciągle lepszych opowieści, lepszych pytań, też lepszych odpowiedzi. I tak. Myślę, że to jest też coś, na co czekamy, żeby poszerzyć nasz język, zbiór odniesień, nie? Mhm. Właśnie świetnie, że to powiedziałaś o poszerzaniu języka, bo to w ogóle jest jakaś taka bardzo ważna rzecz, którą nieustannie się chyba zajmujemy, prawda? Wyrobiąc podcast waszej pracy, bo przecież psychoterapia też gdzieś tam na tym polega, żeby w ogóle znaleźć język dla wyrażania uczuć, dokładnie. Prawda? Czy przeżyć. Mhm. Bo to, co powiedział Wittgenstein, że język jest granicami naszego świata jest prawdą. A jednocześnie my często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo pewne obszary nazywania, pewne obszary języka są dla nas zawężone. No bo właśnie większość z nas jest zanurzonych w jednej tylko kulturze. Ja mam poczucie, że to, co mnie w życiu spotkało i co dla wielu ludzi czasami jest też problemem, czyli takie życie w innej kulturze, w moim przypadku to jest tak naprawdę życie pomiędzy kulturami, bo ja bardzo konsekwentnie pilnowałam tego zawsze, żeby być dużo w Szwecji, ale też sporo w Polsce i też pracowałam w Polsce zawsze dużo, także udało mi się zbudować jakąś taką moją przestrzeń pomiędzy krajami i to jest takie miejsce, z którego sporo widać. Właśnie między innymi dlatego, że widzi się różnice językowe, że widzi się te słowa, których brak, te słowa, których gdzieś się nadużywa, a gdzieś nie używa wcale. Ja z takich ciekawostek na przykład naprawdę całkiem niedawno odkryłam, jak bardzo takim
jakby to powiedzieć, że język polski, który w ogóle jest bardzo pięknym językiem, jest takim językiem, w którym jest miejsce na sporo różnych form przemocy, a jeśli nie przemocy, to wyrażanie takich niesamowicie mocnych wyrażeń, że my po polsku tak łatwo mówimy, że coś jest strasznie fajne, że czegoś nienawidzimy, że zabiję cię, jak nie posprzątasz, prawda? To jest, w tym sensie jesteśmy trochę podobno hiszpański jest też takim językiem, a na przykład język szwedzki jest niesłychanie ostrożny. W języku szwedzkim słowa nienawidzą prawie nigdy się nie używa. Takim, nie można powiedzieć nienawidzę coli, to jest strasznie dziwne w uszach Szweda. Muszę powiedzieć, i to jest ciekawe, że odkryłam, że tak jest, strasznie późno. Strasznie późno. Tak, i dzięki, dokładnie, no bo ja jestem bardzo polska. Odkryłam, chociaż oczywiście inaczej mówię po szwedzku, ale odkryłam to dzięki byłej już niestety cudnej dziewczynie mojego syna, Johannie, z którą to on daje dość długo z Johanną był i oni byli naprawdę bardzo fajną parą i to taka bardzo ciekawa dziewczyna, z którą uwielbiałam rozmawiać. I ona kiedyś mi opowiadała o tym, że jak poznała Daniela, to nie mogła zrozumieć, jak, na czym polega ten paradoks, że Daniel, który jest takim ciepłym, opiekuńczym, niezwykle kochanym i w jakiś sposób delikatnym chłopakiem, jednocześnie właśnie jest chłopakiem, który cały czas mówi, że czegoś nienawidzi, że w ogóle dlaczego używa takiego języka. I ja wtedy mówię, bo wyjechałam na decu, po prostu jego polski, to jestem ja, on to wziął ode mnie. No bo dwujęzycznymi dziećmi tak jest, że one czasami dokonują takich kalek językowych i po prostu przejmują coś z jednego języka i wkładają to w drugi język. I on akurat przejął to, dlatego że ja się tak barwnie zawsze wyrażałam, że to kocham, a tego nienawidzę. I on to samo robił po szwedzku, a się okazało, że jego dziewczyna przez długi czas na to reagowała i w ogóle nie rozumiała, co się dzieje w ogóle. I to jest bardzo ciekawe, pewnie przeanalizowanie języka polskiego właśnie od tej strony sporo by nam powiedziało, bo ja mam taką teorię, że my jesteśmy bardzo, ja w ogóle bardzo lubię Polaków, a jednocześnie jak każda Polka, jak każdy Polak uważam, że Polacy są też dziwni i powinni iść na psychoterapię, prawda? Bo my jesteśmy uzależnieni od takiego negatywnego myślenia o sobie. Szwedzi są uzależnieni od poczucia, że są najlepsi na świecie, a Polacy od poczucia, że są najgorsi i mają najgorzej, prawda? Ale ja mam gdzieś tam takie poczucie, że my jesteśmy generalnie histeryczni. Tacy, że Polacy są takim narodem, który przereagowuje. I to się zarówno tyczy historii, jak i życia prywatnego. I to jest, wydaje mi się, właśnie też osadzone w języku i prawdopodobnie ten język, którym tak operujemy w taki sposób niesamowicie często no taki mocny i taki bardzo emocjonalny i właśnie czasami agresywny, że to nas też programuje do tej histerii. My czasem rozmawiamy też o Brené Brown, i w tym sensie, parafrazując, ona powiedziała coś o wstydzie, że wstyd czerpie i karmi i rośnie w siłę, kiedy jest niewypowiedziany. Więc w tym sensie jakby ta rozmowa i to, co ty wnosisz dzisiaj, to jest też otwarcie na mówienie o tym, o czym nie mówimy. Nie nazywamy tego wprost i czego się wstydzimy, obawiamy, nie? Za co się karcimy albo za co się obwiniamy. Tutaj przed rozmową naszą ty, Ula, powiedziałaś, że w swojej twórczości Kasia nie ocenia, tylko opisuje. Tak jest, to jest zdecydowanie moja, ale to jest chyba też moją cechą. Ja generalnie nie oceniam, to znaczy to nie oznacza, że nie oceniam nigdy i że nie mówię właśnie, że kocham ten serial, a tego nie znoszę, ale jeżeli chodzi już o takie głębokie czy rozmowy, czy w ogóle patrzenie na ludzi, to ja mam takie nastawienie, że zawsze chcę zrozumieć. I to powoduje też, że ja na przykład mam bardzo różnorodnych przyjaciół. Bardzo to. Czasami myślę sobie, Boże, jak ja bym tak wszystkich tych moich przyjaciół zebrała, to oni w ogóle niektórzy byliby całkowicie do siebie niedopasowani, bo oni są jakieś kompletnie równych często światu. Ale to właśnie chyba wynika z tego, że ja po prostu jestem bardzo ciekawa tego, jak
ktoś myśli, czuje i raczej nastawiona na to, żeby to zrozumieć, niż żeby to podsumować i ocenić. Ta ocena nie jest mi raczej potrzebna. Czyli jesteś, Kasiu, tak polifoniczna, jak i te twoje cudowne reportaże. Dokładnie. Po prostu. Tak. Bardzo ci dziękuję. Czekaj. Mm. Oczywiście, że bardzo dziękuję, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle, no gdyby nie ten czas, no po prostu cudownie się ciebie słucha. To prawda. Jednak chcę powiedzieć naszym słuchaczom, że jeżeli chcą Kasię słuchać, to Kasia prowadzi podcast, o którym króciutko powiedziałyśmy, Snack. Jest na Spotify'u do odsłuchania, gdzie Kasia również opowiada i dzieli się swoimi refleksjami. Więc chcę o tym, Kasiu, powiedzieć, bo no po prostu no ja się tutaj momentami tak zasłuchiwałam, że potrzebowałam na chwilkę spojrzeć na kartkę zaraz, w którą tu stronę, albo jaki jest czas, bo po prostu tak płynęłam, więc... O, jak się cieszę. Ogromnie dziękuję. Więc rzeczywiście chciałabym, żeby ten podcast Urszuli Chowaniec i mój był słuchany, a sama zaczęłam słuchać was i przesłuchałam wszystkie odcinki, bo ja uwielbiam podcasty i naprawdę szalenie lubię taką formułę, kiedy rozmawiają ze sobą, to często są dwie kobiety, ale znam też podcasty, w których rozmawiają ze sobą mężczyźni i jest to równie ciekawe, ale wydaje mi się, że takie podcasty robione przez ludzi, którzy się jakoś ze sobą przyjaźnią, a jednocześnie w jakiś sposób wzajemnie inspirują, czasami też nie zgadzają. My z Ulą tak mamy, że my czasami się bardzo głęboko też nie zgadzamy ze sobą i lubimy się trochę kłócić. Bardzo, bardzo lubię ten rodzaj rozmowy i naprawdę jestem trochę uzależniona od słuchania, bo uwielbiam też na przykład spacery i to jest najlepsza rzecz, jaką można robić na spacerze, słuchać podcastu. Nam też oczywiście bliska jest taka konwencja, tak, jeżeli chodzi o właśnie tworzenie w rozmowie i w dialogu albo w szerszym gronie, tak jak na przykład dzisiaj z tobą. Także Kasiu, bardzo, bardzo ci dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia. To ja wam dziękuję, naprawdę. Dziękujemy też słuchaczom. Mhm. Tak, i zapraszam. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia.